Nowotwór to jest nowotworzenie, to jest tworzenie guza nowotworowego. I u Was w litych guzach no to jest jednoznaczne. Natomiast szpiczak miał swoją nazwę szpiczak nogi głównie z dwóch powodów. Raz, rzeczywiście w całym badanym szpiku były plazmocyty, dwa, były mnogie zmiany ostolityczne w kościach. Z drugiej strony wiemy, że mamy chorobę szpiczakową, która nie ma zmian kostny, więc dobrze, że to próbuje się zmienić. Teraz pojęcie plazmocytoma, oma, to jest nowotwór, to jest guz. Sam Pan wie. Poza kośćmi albo no właśnie. W kości. Teraz ja dalej się nie bardzo, Pan mówi, że to powinno być plazma cell myeloma. Dla mnie to dalej brzmi guz stworzony przez plazmocyty. Oczywiście może być mieloma, jako pochodzące z bone marrow, z mielum. Ale mieloma sugeruje, że jest to skupisko, a nie w całym tym. Także dla mnie szpiczak plazmocytowy jest chyba, mówiąc po polsku, najbardziej adekwatną, bo szpiczak plazmocytowy, no więc no właśnie to jest troszkę masło maściane, bo i plazmo, i plazmocytowy. Ja próbuję, ale nie, źle mówię. To nie jest masło maściane, bo szpiczak brzmi, że ze szpiku wychodzi. Czyli szpiczak plazmocytowy jest też no, nie do końca, ale ominięciem tego pojęcia, że jest OMA, że jest jakby plazmocytoma solitare, a jednak u 85% jest to rozsiany proces nowotworowy wyrażający się naciekiem plazmocytów czy plazmoblastów szpiku z określoną skutkiem w badaniach proteinologicznych i u części chorych zmian kostnych. Więc to jest pierwsza moja pewna wątpliwość, czy najlepszym pojęciem jest plazma cell myeloma. Ale panie profesorze, to jest jakby odmówienie na rzecz. Ale to dobrze, dobrze. My jesteśmy, mamy, ja 40 lat leczę szpiczak i ktokolwiek będzie mi w laboratorium mówił, czy skończy OMA. Ja panu mówię, jakie jest moje zdanie na ten temat. Dobrze, dbuchało, ja bardzo lubię. Drugi element, który pan tutaj podniósł. My wszyscy doświadczeni lekarze wiemy, że nie ma dwóch chorych, takich samych chorych ze szpiczakiem. U niektórych są bardziej nasilone zmiany osteolityczne, u niektórych są mniej lub nasilone, jakby niewydzielnicze szpiczaki, które nie mają dużych zmian białkowych i tak dalej. Wszystko to wskazuje, że musimy szukać przyczyn, dlaczego dany szpiczak, mówią plazmocytowy, jak już Pan by chciał, wygląda inaczej i przebiega. Znajdźmy jakieś przyczyny, czynniki rokownicze czy charakterystyczne. Wiemy, jaka jest i wydaje się bardzo duża rola czynników prognostycznych, cytogenetycznych. Wiemy o poziomie albumin, wiemy o poziomie beta-2 mikroglobulin i Pan teraz znajduje kolejne elementy, które mogą scharakteryzować, wytłumaczyć różnice w przebiegu, w agresywności i tak dalej. Ja myślę, że chyba się zgodzimy, że nie będzie jednego czynnika, który o tym będzie decydował. Jest to kompleks pewnych czynników, które mogą a priori w chwili rozpoznania scharakteryzować pacjenta, jeżeli zbadamy, nie wiem, 20 czynników i u każdego chorego będzie inaczej, można powiedzieć, jak jest powyżej 10, to gorzej rokuje. Więc myślę, że nie będzie jednego czynnika, bo jest to choroba tak skomplikowana. Dwa, cały czas mówimy troszkę o szpiczaku, jakby wyizolowanej wyspie samotnej na oceanie, a przecież ten szpiczak się rozwija w człowieku. I nie mogę się pogodzić jako stary internista z tym, że nie ma znaczenia wiek pacjenta, nie ma znaczenia współistniejące choroby na jego, że tak powiem, przeżycie i jakość życia z tym szpiczakiem. I może powiedzieć, że to jest mało to, co mówię, histopatologiczne, immunofenotypowe, mimo że mnie to wszystko fascynuje, ale musimy też wziąć pod uwagę, że to ma też określone znaczenie dla przebiegu jakości życia. W końcu nie chodzi, żebyśmy namalowali piękny obraz, albo żebyśmy scharakteryzowali wszystkich detalach szpiczaka, jeżeli ten chory potem umrze i to do niczego nie służy. Czyli chcę jakby skomplikować sprawę, że nie tylko charakterystyka samego komórki plazmatycznej, jego stopnia rozwoju, ekspresji i tak dalej, ale również w jakim organizmie ten szpiczak się rozwija, no to ma znaczenie dla nas jako klinicystów, no również bardzo ważne. Przepraszam, ogólne uwagi starszego pana. Może pan chce coś dodać. Ja się jeszcze zgadzam, no przecież zdaję sobie sprawę, czasami pisze, że pacjent ma wysoce agresywny nowotwór, bo faktycznie tak jest, ale klinicyści między innymi wiekiem pacjenta i możliwościami terapeutycznymi no wiele z tego nie zyskują, ale jest jedna korzyść, dlatego że staramy się ustalić prawidłowe rozpoznanie, niezależnie czy pacjent jest agonalny, staramy się charakteryzować po prostu chorobę, a nie tylko dlatego, że pacjent jest osobą starszą, tą diagnostykę traktujemy po macoszemu.
A więc standard jest taki, że niezależnie od sytuacji staramy się ustalić maksymalnie wysoce, precyzyjne rozpoznanie, nawet z oszacowaniem, bo faktycznie koszt takich badań naprawdę jest niewielki w porównaniu z ilością pieniędzy, które są wydawane na leczenie, często nieskuteczne, między innymi dlatego, że rozpoznania są nie do końca adekwatne albo wręcz nieprawidłowe. Myślę, że jeżeli położymy, tak jak Pan powiedział, kiedyś było tak, że histopatolog zajmował się głównie wykonywaniem sekcji i był traktowany tak po macoszemu. Ta konstrukcja polskich szpitali, że mamy centralną część administracyjno-kliniczną, następnie mamy stołówkę, później kotłownię, a dopiero daleko za kotłownią pod jakimś pod schodami albo gdzieś tam na uboczu zachowany ten zakład patologii, który no, każdemu się źle kojarzył. Musimy zrozumieć, że tak jak na przykład w Instytucie Karolińska, centralnym budynkiem jest patologia, a klinicyści są na obrzeżach, a naukowcy jeszcze dalej. Jeżeli zrozumiemy, że dla pacjenta, dla jego losów najważniejsze na samym początku jest precyzyjne sprecyzowanie choroby i oszacowanie tych czynników prognostycznych, tak. Jeżeli to będzie wyjściowo zrobione na najwyższym poziomie, no to i wtedy Państwo będą potrafili w przyszłości, korzystając z różnych algorytmów, w każdej sytuacji, niezależnie od wieku, wystandaryzować indywidualnie dla niego leczenie. A nie, że wszystkie nowotwory, które nazywamy plazmasowym myeloma, dlatego, że są ograniczenia finansowe, traktujemy w mniej czy bardziej podobny sposób. Jako pierwszą na przykład linię leczenia. To nie dotyczy plazmasowym myeloma, to dotyczy wszystkich nowotworów. Celów immunoterapeutycznych, przeciwciałomonoklonalnych, oczywiście tym oceniamy target, czy istnieje na powierzchni, to działa to absolutnie. Natomiast w tych pozostałych badaniach dla mnie brakuje troszkę roli określonych markerów powierzchniowych, biologii organizmu, mówiąc bardzo ogólnie. Dlatego, że boję się, że niektóre parametry, które badamy, są może nie tyle artefaktem, ale nieznanej roli biologicznej. I to, że my wykażemy określoną strukturę antygenu, czyli konfirmację, prawda, białek przez monoklonalne przeciwciało i próbujemy to powiązać przez statystykę, że to gorzej lub słabiej rokuje, zawsze mam pewną wątpliwość, czy nie jest to jakiś artefakt. Żebyśmy jeszcze znali, jaka jest rola, czemu ten receptor służy. Panie profesorze, pan zadał, czemu CD56 służy? Służy homingowi. Czyli jeżeli mamy ekspresję CD56, to komórka plazmy nie wyjdzie na zewnątrz szpiku. Jeżeli ją traci, to z dużą łatwością opuszcza szpik i zasiedla krew i na przykład inne narządy. I taka jest. To jest logiczne. I dlatego jak mamy progresję tej choroby, coraz więcej komórek plazmatycznych, które tracą tą ekspresję, pojawia się w krwi obwodowej, a to jest dodatkowy czynnik, który z klinicznego punktu widzenia pogarsza rokowanie. Jedno pytanie jest związane z ekspresją CD20, bo wiadomo, że jest to duża rzadkość, niemniej jednak podkreśliłeś, że się to zdarza. I jak wygląda w procentach? Jak często spotykasz swoje doświadczenia? 10 przypadków zdiagnozowanych. 10 przypadków, czyli to jest kazuistyka. Natomiast pytanie jeszcze kolejne, kwestia zmian osteolitycznych. W tym doświadczeniu terapeutycznym wiadomo, że w szpiczach to 80-80% pacjenci mają zmiany osteolityczne, jednak jest te 10-15% pacjentów, u których tego nie ma. Czy jakieś korelacje związane z markerami powierzchniowymi? Nie interesowałem się na cele tą grupą nowotworów, żeby dogłębnie. Oceniam tylko parametry, natomiast z uwagi na to, że pracuję w ośrodku, gdzie się głównie wysoce agresywne nowotwory należące do non-Hodgkin limfoma, a plazma cell myeloma mimo wszystko moim zdaniem troszeczkę jest traktowane u nas w naszym ośrodku bardziej po macoszemu, chociaż może to są moje subiektywne oceny, dlatego ja głównie skupiłam się na wysoce agresywnych nowotworach, a to przy jeszcze, okazji. Jeszcze kwestia zapadalności, bo tam na początku pokazałem, że w 2007 roku było około 600. Ale ocenionych przez histopatologów. Właśnie, czyli to jest niedoszacowanie, ponieważ w Anglii na przykład, gdzie populacja jest o 10 milionów mniejsza, większa tych przypadków jest 4 tysiące. Nie, ja zdaję sobie sprawę. Ja na przykład mogę powiedzieć, tutaj nie ma doktor Gałąski, ale ona popełniła taką bardzo ważną pracę. Wykazała dzięki tutaj współpracy polskich patologów, że zachorowalność na nowotwory układu chłonnego troszeczkę mniej niż 5 tysięcy rocznie, ale równocześnie ja później zebrałem, dowiedziałem się,
ile przypadków z Centrum Onkologii zostało wysłane do dr Gałązki, żeby to łączne podsumowanie było. I później z całym moim zespołem sprawdziliśmy, ile nie zostało wysłanych. Ponad 40% rozpoznań nie zostało wysłanych, czyli jeżeli informacja jest, że mamy prawie 5 tysięcy na podstawie, to znaczy, że ilość zachorowań może być 7 tysięcy. To pokazuje no, prawdę no, polskiej jakby braku no, tego, że u nas nie ma, to jest ważna informacja, z punktu, nie ma rejestru i tak faktycznie nie ma później siły nacisku, bo jeżeli chłoniaki stanowią razem z tymi rozrostami taką dużą grupę, no to znaczy, że jest to duży problem, tylko niedoszacowany z uwagi na to, że jest ta heterogeneność. Tutaj jest typowo klinika hematologiczna, a teraz właściwie wszystko jest jakimś overlappingiem. Klinika onkologiczna i hematologiczna kiedyś były czymś innym. Ja mówię o takiej klinice onkologicznej o profilu hematologicznym, czyli nowotworów. I być może te zaleciałości, te podziały powodują, że no, w polskich warunkach trudno uzyskać prawidłowe i ostatecznie wiarygodne wyniki o zachorowalności na te nowotwory. Ja powiem szczerze, ja tygodniowo rozpoznaję około 10 przypadków, nie tylko nowych, ale w trakcie leczenia plazma cell myeloma, a nie jesteśmy jakimś dominującym ośrodkiem w leczeniu i diagnozowaniu tego typu nowotworów. Proszę bardzo. Jest taki film Kryminalne zagadki Miami, gdzie jest centralnie położony receptor. Robi to na Pan wrażenie? Ale to widzi Pan, nie Pan pamięta, że to jest Ameryka. Ja mówię o polskiej rzeczywistości i ten taki podział, że patologia ma jakby takie minimalne znaczenie, a właściwie na samym końcu wpływa na to, że myślę, że między innymi polska hematopatologia i nie tylko hematopatologia stoi na stosunkowo niskim poziomie, bo to umiejscowienie tego prosektorium to jest nie tylko lokalizacyjne, ale ono jest również mentalne w rozumieniu lekarzy, klinicystów, że właściwie no, tam się chodzi, żeby i coraz bardziej mnie przerażało w którymś momencie, bo naprawdę, tak jak pan profesor mówi, mnie też fascynowały różne rzeczy, które podczas sekcji kiedyś jako młody patolog widziałem. Co najgorsze było to, że po pewnym czasie klinicy się nie byli zainteresowani faktycznie oglądaniem swoich licznych własnych błędów. Co nie znaczy, że kiedyś była taka dobra zasada w centrum. No, tak, ale to oczywiście, ale kiedyś w Centrum Onkologii, w którym ja pracuję, pamiętam, było obowiązkiem. No, wszystko się pozmieniło, że kierownik kliniki, w której pacjent zmarł, przychodził razem ze swoim. Sam przychodził z asystentem i omawiano to wszystko było łącznie. Obecnie no, było, ale się skończyło.